Despacito. Więc trochę ten początek wyścigu był słaby, trochę w moim wykonaniu końcówka, bo ostatni finisz po prostu już zabrakło mi sił, żeby to przełożyć. Także no, myślę, że były ambicje trochę wyższe. Myślę, że mimo wszystko zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy. Ja nie mam sobie nic do rzucenia w tych przygotowaniach. Mimo tego, jak wygląda nasza sytuacja, mimo tego, że w lutym musiałam sama sobie zapłacić za zgrupowanie, że do kwietnia jeszcze nawet nie mieliśmy informacji odnośnie finansowania. Nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostaliśmy dzień przed startem. Także myślę, że to nie jest wina też nas i tak samo jak Mateusz walczył tutaj bardzo dobrze do końca, tak samo my walczyłyśmy. Możemy być siebie dumne za to, co zrobiłyśmy, za to, jak wygląda nasza sytuacja. Że nie mamy wsparcia, nie mamy tak naprawdę czego potrzebujemy. Mamy zawodników, mamy myślę, że naprawdę utalentowanych zawodników, tylko co możesz zrobić też sam bez wsparcia, to ci podcina skrzydła. Ja powiem tak, największym problemem sportów olimpijskich w takim kraju jak Polska jest to, że nikt się z tymi sportowcami nie liczy. Bo ci sportowcy są potrzebni raz na 4 lata. Ja powiem szczerze, ja nawet nie wiem w czym one startowały. Bo ja tych igrzysk to tak jakoś super nie oglądam. Oczywiście nie jest to disrespect żaden. Czekaj, PZKOL. Polski Związek Kolarstwa? Coś takiego? No w sumie ktoś o rowerach pisał przed chwilą, to chyba Polski Związek Kolarstwa. No i tak jak są... Majka, dobrze mówię? On jeździł na rowerze? No dobra, no nieważne. Nie, Maja jakaś. Czekaj, Maja była jakąś dobrą. Bo Majka jeździł chyba jakieś Tour de France i tak dalej, ale była jakaś Maja, która chyba rowerem szosowym jeździła. Włoszczowska? Włoszczowska. A Rafał Majka to... Dobra. No to tyle wiem. I ja wam powiem jedną rzecz. Tak jak na przykład popatrzysz na kwalifikację medalową, to są kraje, które są wybitnie jakby przygotowane pod Igrzyska Olimpijskie. Stany Zjednoczone, Chiny, Australia, Japonia, Francja, no też to było u nich, ale oni nigdy jakoś chuj nie robią. Wielka Brytania, wiesz, to są kraje, gdzie oni rzeczywiście się starają w tych sportach. A Polacy tak szczerze... No okej, mają 10 medali, tylko że 20 lat temu też mieli 10 medali. Ja uważam, że medale w Polsce nie są wynikiem jakiegoś głębszego planu, tylko bardzo często wiąże się to z przypadkiem. To jest tak samo jak nie było większego planu na to, żeby tacy piłkarze jak Robert Lewandowski byli w Polsce. To nie było tak, że systemowo dążyli przez scouting, przez szkolenie, przez rozbudowę kadr, jakichś instalacji sportowych do tego, żeby takie talenty jak Robert Lewandowski, który gra teraz w Barcelonie, żeby coś takiego było. To był przypadek. Po prostu urodził się ktoś z talentem, odnalazł swoją drogę i nie zdążyli go w Polsce zajechać. Totalny przypadek. Tu nie ma pomysłu w sporcie na nic. Dosłownie na nic. Więc te 10 medali w 40-milionowym kraju są żartem. Są żartem, bo to też nie jest tak, że jesteśmy stary krajem, gdzie lepianki z gówna się, za przeproszeniem, że w lepiankach z gówna ludzie mieszkają i nie za bardzo mają co zrobić ze swoim życiem, nie? I że nie mamy do tego warunków, bo jakby warunki finansowe, tak, jeśli chodzi o ekonomię, to wiesz, nie jesteśmy biednym krajem. Wiadomo, są bogatsze, ale sport jest zabijany przez te wszystkie związki. Ja to mówię i powtarzam cały czas. Uważam, że wszystko, co jest państwowe, nie jest dolne, albo większej rzeczy przynajmniej. Ja wam opowiem taką sytuację. Dwa lata temu przyjechał ze Starachowic do Wrocławia taki chłopak, który trenował Muay Thai i kickboxing. Bardzo dobry był. On tam w Palestrze w Warszawie sobie trenował. No i przyjechał tutaj, to akurat przed naszymi walkami było, jak z Dawidem Malczyńskim tam na fejmie mieliśmy wystąpić. No i z racji tego, że wywodzi się z tego samego miasta, co Dawid Kasperski, to oni jakoś się tam poznali. Ja nie wiem, czy może są jakieś konotacje rodzinne, cokolwiek, no nie wiem. No on przyjechał, no bardzo spoko, on tam miał w okolicach 18 lat. No poznałem, no wiesz, miły, sympatyczny chłopak, też się fajnie napisał. Ale wiadomo, że to jakby jest inny poziom, nieosiągalny przeze mnie czy coś. A wiesz, trochę tam parę treningów zrobiliśmy, on tam właśnie się u Dawida zatrzymał, coś tam też powiedział, jakieś swoje rzeczy, które on uważa. No sympatyczny chłopak. I
I on się dostał na Mistrzostwa Świata albo w maju, albo w K1 w Tajlandii. I napisał do mnie Dawid, siema, bo Adrian się dostał tam na te Mistrzostwa. Jeśli chcesz, to jakby spoko, jeśli nie, to też rozumiem, że zbierają hajs, żeby w ogóle coś takiego płacić. Ja mam takie, słucham? To chłop jedzie reprezentować nasz kraj za granicę, bo się dostał na jakieś mistrzostwa i on sobie musi loty kupić, hotel, ogólnie wyżywienie. No, dokładnie tak jest. Ja mówię, a co się dzieje z hajsem, który idzie ze związku, czy do związku tego kickboxingu, czy jakiegoś tam? No, za te pieniądze to tam prezes lata i czasami trenerom płacą. A jak nie, to trenerzy też czasami muszą sobie za jakiś wyjazd zapłacić. No, oni tam chyba, to było jakieś 6 czy 7 tysięcy. My, pamiętam, wtedy się dołożyliśmy jako 7-7. No, bo on tak jakby po kilku osobach, które powiedzmy mają jakąś tam możliwość finansową, się odezwał, no i jakby zrobiliśmy zbitkę, Dawid też tam dołożył jakiś hajs, z tego co pamiętam, i on pojechał. I tak szczerze, mnie to mega zszokowało, ja zacząłem z ludźmi w tamtym momencie rozmawiać, na zasadzie ty, to jest normalne, że żeby jechać na jakieś zawody, reprezentować kraj, to wy musicie za to płacić? I jakby w większości sportów i przypadków odpowiedź była tak. I w którym momencie jakiś dzieciak, powiedzmy masz, nie wiem, zajebistego, no chuj, jakby to będzie zajebisty bokser amatorski, nie? Taka Julia, może to jest dziewczyna, chłopak. Chociaż nie wiem, czy też w boksie też są jakieś drogie wyjazdy, bo podejrzewam, że to bardziej lokalny turniej. No ale dobra, nie, weźmy ten kickboxing, weźmy, nie wiem, te rowery, cokolwiek. Jeśli cię, kurwa, nie stać na rower, to ty możesz być, kurwa, możesz być Michaelem Phelpsem, kurwa, kolarstwa i chuj do dupy w tym kraju dostaniesz, jeśli, kurwa, tata ci nie będzie w stanie wyłożyć dychę, na rower. A poza tym nie każdemu się w domu przelewa. Często ludzie, którzy osiągają największy sukces, wywodzą się z najbardziej rozkurwionych rodzin, jakie są. Bo, no to też jest prawda. Jeśli w domu masz w miarę spoko, wiesz, wszyscy się kochają, jest jedzenie i tak dalej, możesz być ambitny, możesz być zmotywowany, ale zazwyczaj to nie idzie w parze. Ale ludzie, którzy mają, najgorzej, ojciec odszedł, matka też dziwna, to mają coś takiego, że tak bardzo chcą wyjść ze swojej takiej i moim zdaniem nie ma większej motywacji, nie? Niż sytuacja życiowa. Więc nawet moim zdaniem, jak weźmiesz kogoś takiego, który miał przejebane w życiu, on będzie miał zawsze lepsze podstawy do tego, żeby zajść, do daleko, bo będzie, tak niesamowicie zmotywowany, bo nie będzie chciał wrócić, do tej patologicznej dzielnicy, gdzie mu, 4 rowery zajebali. Ja to samo, tylko gmina mi daje pieniądze. Nie, no to stary, to jest dolone, nie? Poza tym też jest chyba coś takiego, że masz jakieś stypendie i tak dalej. To nie są jakieś super pieniądze, nie? No ale pozwalają ci żyć i trenować. I raz ci pójdzie źle na jakichś zawodach i mogą ci cofnąć to stypendium. No i że po karierze. Więc no. Ja myślę, że taki kraj jak Polska minimum te 40 medali powinien z takich igrzysk przywozić. A to, że przywozimy za każdym razem 10, to jest ciężki przypadek. Jakby to jest ciężki przypadek, bo podejrzewam, jak zobaczymy każdy poza siatkówką, bym powiedział. Każdy poza siatkówką sport i byśmy się zagłębili w warunki, jakie mają ci ludzie w tym kraju, na tle innych krajów europejskich czy światowych, to moim zdaniem nie mają jakoś wybitnie, nie? No. Siatkówka to nie jest jakby najgorszy sport do trenowania w tym kraju, a siatkarze mają stosunkowo dobrze. Nie mają tak dobrze jak piłkarze, wiadomo, ale do grania w siatkę w tym kraju są warunki, tak z tego co widzę, nie? Ale do tenisa? Kurwa, stary. Pamiętam jak Janowicz zrobił półfinał Wimbledonu, a ktoś mu tam o oczekiwaniach mówił. Wyżył się na dziennikarzu, mówi, co ty, jakie ty możesz, i to jest prawda, jakie wy możecie mieć oczekiwania względem kogoś, co nic, nie dostał. Wobec polityków, radnych i tak dalej powinniście mieć oczekiwania, bo im finansujecie życie. Ale jeśli ja bym teraz włożył najbliższe 15 lat, powiedzmy, pieniądze, dojazdy, czas, motywację, wszystko dookoła i zrobiłbym ze swojego syna tenisistę i on by pojechał na jakiś turniej, nie, na takie igrzyska i odpadłby w ćwierćfinale. I by przyszła jakaś p***a i by mi powiedziała, że och, bo my na ciebie liczyliśmy. Liczyć to ty, co za chwilę liście będziesz, które ci wypierdolę w twarz, bo ty nie możesz na nic liczyć. Jakby, co ty dałeś tej osobie, że ty chcesz na coś liczyć. To, że przez przypadek, samozaparciem rodziców, wrodzonym talentem i tak dalej, ci ludzie dochodzą do jakiegoś pułapu, że są w strefie medalowej, no gdzieś tam balansują, może będzie medal, może nie będzie, to nie znaczy, że ty możesz mieć jakieś oczekiwania, nie? Każdy sport poza siatkówką jest trudny do trenowania w Polsce? Nie, no w Polsce raczej dobrze się na pewno w piłkę nożną gra. Siatkówka też jakby jest spoko. Jest parę sportów, gdzie się możesz rozwijać. Ja nie wiem jak lekka atletyka, ale podejrzewam, że my nawet nie mamy jakiś super miejsc do treningu, nie? Więc no, żeby, no, no stary, Kuba, zobacz, Kuba, która ma, nie wiem, z 8 milionów mieszkańców 10, w tym kraju, kurwa,
nie ma nic. Nic nie ma na tej Kubie. Jest kurwa głód, uśmiechnięci ludzie kurwa i stare budynki. Na Kubie nie ma nic. Byłem na Kubie 1,5 roku temu, mówię kurwa z autopsji. To jest niesamowicie, jak ci ludzie są pogodni i względnie szczęśliwi, jak na to kurwa, że oni kurwa nie mają nic. 8 medali. No akurat, no nie dziwi mnie, bo oni... Kubańska szkoła boksu, nie zna ten. Lucia, co to będzie? To zapasy jakieś będą? Lucia greko-romana. Czy walka grecko-rzymska. Nie wiem, jak to ten. A akurat, no akurat Kubańczycy mają dopierdolony ten. Dopierdolony gen do sportu. Oni w baseball grają, oni ogólnie grają w to, co im jakby mają możliwość tam grać, nie? W siatkówkę też są spoko. Tylko ja nie wiem, czy im się kadra nie rozpadła. Czy ci siatkarze nie powyjeżdżają, na przykładzie Wilfredo Leona, nie? Trenowałem LA 8 lat sprinty. Jak chcesz jechać na MŚMM, musisz włożyć w minimum 10k. No. A poza tym zobaczcie, nie? Na przykład, tak jak mówiłem, no w sportach walki Kubańczycy są bardzo... Na przykład zobaczcie, Jakub Flas, Kubańczyk. Też Kubańczyk i też się zajebiście bije, nie? Więc to akurat jest prawda. Teraz przerzuciłem się na sporty walki. Pierwsze co widzę, to zbiórka 15k na wyjazd członka klubu do Arabii na Mistrzostwa Świata. No to jest popierdolone, stary. Moim zdaniem trzeba sobie powiedzieć wprost, że nam w piłce nożnej nie wyszło. Nie, trzeba ogólnie kurwa wszystkie związki kurwa pozamykać. Jakoś inaczej te struktury postawić. Więc no, jeśli ja nie wiem jakie ten budżet na przykład, o budżet PZ KOLP. Polski Związek ten, jaki jest budżet? Sprawozdanie z działalności polskiego, coś tam. To stare to jest, stary. Nie wiem jaki tu jest ten, nie wiem jak to sprawdzić, stary. No nie wiem, stary, ale defraudowane są pieniądze. Ja przede wszystkim uważam, że w żadnym związku poza kilkoma... Bo ile tych kolarzy może realnie być zrzeszonych w tym związku? 100, 200, 1000? No to sorry, ale kadra tego związku to powinno być 10 osób, nie? Jeden zarządca, drugi zastępca i 8 trenerów, jakby na takiej zasadzie. Jak mamy coś osiągać, skoro zawodnik mówi, że kosztem jego sparring partnera pojechała osoba, to wyszansa kogoś. No tak, tak, tak. No to jest jakby ta sama gadka, którą słyszę niejednokrotnie, nie? Że kurwa na przykład jadą 4 osoby w związku, a nie ma pieniędzy, żeby zawodnicy jechali. I zawodnicy kurwa muszą chodzić i żebrać. Na zasadzie kurwa się ma, dołożyć mi 500 zł kurwa, żebym reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata. Bo wiesz, jestem dobry, kurwa, no ale niestety, no, moi rodzice nie zarabiają milionów. No niestety, no tak to wygląda, kurwa. No i dlatego jebać te związki, kurwa. Jebać te, kurwa, komunistyczne, kurwa, zapijaczone mordy. No. Jak trenowałem lekko atletykę, to państwowo wyremontowało nam dwór. Tartan, bieżnie, skocznie itp. A teraz klub jest na skraju bankructwa, bo nie stać ich na utrzymanie. Nawet nie mają na wodę, żeby podlać trawnik. Właśnie to też jest pojęcie, że bardzo często znajdą się pieniądze, żeby coś zbudować za ileś milionów, ale potem nie ma pieniędzy, stary, żeby to utrzymać za kilka tysięcy. Wszystkie związki na Pomorski. O tak, bardzo dobrze. No. Prezesi związku nie powinni być związani z tym sportem, powinny być to osoby, które wiedzą jak zarządzać firmą. Osoby, które się znają na tym sporcie, powinny być osoby pomocnicze i to też powinny być osoby spoza Polski albo osoby, które nie mają za dużo powiązania z ludźmi. Ja też powiem jedną rzecz, która będzie kontrowersyjna, ale muszę to powiedzieć. Bardzo często w różnych związkach pracują ludzie, którzy w danej dyscyplinie kiedyś byli dobrzy. Czyli na przykład, nie wiem, Zbigniew Boniek był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Grzegorz Lato analogicznie. Otylia Jędrzejczak jest chyba prezesem Związku Pływaczy, tak? Jakim cudem ktoś, kto bardzo często swoje życie poświęcił na to, oczywiście znajdą się wyjątki od reguły, a to są ludzie niewykształceni. Prezesem, zarządcą powinien być menadżer, który tak jakby poprowadził ten związek, tak samo by poprowadził, nie wiem, kurwa, jakąś korporację. To, że ktoś kurwa fajnie pływał w wodzie, czy fajnie biegał, czy kopał piłkę 30 lat temu, to nie znaczy, że będzie dobrym kurwa zarządcą czegoś takiego, nie? Więc myślę, że takie osoby jak najbardziej, ich doświadczenie jest przydatne, ale oni nie powinni tym kierować, bo kurwa się na tym nie znają. Nie wiem, mogliby być, nie wiem, jakaś funkcja na pewno jest, żeby konsultować z taką osobą, wiesz, cokolwiek. Jakiś, nie wiem, pomocnik, asystent, no nie wiem. PZPN prezesem jest działający, co produkuje Disco Polo, no tak, no ale kiedyś był w Jagiellonii Białystok, a poza tym rzucają fajne kąski dziennikarzom i to się dobrze klika. Do momentu, kiedy tak skompromitowane osoby jak Cezary Kulesza będą nadal prezesem czegokolwiek, to w tym kraju się kurwa nic nie zmieni. Jeśli ja dzisiaj jestem prezesem jakiegoś związku i powiedzmy przez 5 lat mój związek nie poszedł do przodu z jakiegokolwiek powodu, to znaczy, że mój pomysł na to nie działa. Ja wiem, że niektóre rzeczy są długoterminowe, tak? Że ja mógłbym, przychodzę, kurwa, nie ma fajnych sportowców i dzieciaki, kurwa, ciągnę, nie wiem, od 7 roku życia w górę. Teraz mają 12, no jeszcze na igrzyska nie pojadą, nie? Ale na wszystko popatrzeć. Jak młodzież się rozwija, jak to jest prowadzone, jakie są struktury, opinia ze środowiska, bo to też jest ważne. Jeśli ja będę prezesem
nikt mnie tam nie będzie lubił, no to jak ma to funkcjonować? Więc myślę, że myślę po prostu, że fajnie by było, jakby coś się zmieniło, ale coś czuję, że to się nigdy nie zmieni. Dlatego jestem ogromnym przeciwnikiem płacenia podatków. Bo ja de facto, bo ludzie zawsze to, że to powiedziałem, to był skrót myślowy, ale słuchajcie, ja nie miałbym problemu płacić większych podatków od tych, które są. Tam nie wiem, masz dochodowy 19%, mogę płacić 25%. Ja wiem, że to jest radykalna zmiana, ale mógłbym to robić, ale ja bym chciał widzieć efekty. A w momencie, kiedy ja uczciwie coś płacę i widzę, jak są trwonione te pieniądze, wiadomo, no ja nie płacę też podatków także z tych pieniędzy, no ale wszyscy się na to zrzucamy. Więc jeśli ja uczciwie za coś płacę, a mam rozkurzone drogi wszędzie, niewydajną służbę zdrowia, kopanych sportowców po głowie i tak dalej, to ja w końcu wychodzę z założenia, że jak coś zdrożeje, to oni po prostu, to nie są pieniądze, które coś dadzą, tylko po prostu zostaną jeszcze bardziej rozpierdolone i dlatego ja się z tym nie godzę, nie? Ja mimo wszystko płacę, bo wiesz, bo no nie będę przestępstw popełniał, ale jestem zdemotywowany, nie? Jakbym de facto widział, że no nie wiem, nawet są wyższe podatki, no ale tu wiesz, droga spoko, baseny w miastach, ta dziewczyna miałaby rower, jak jedzie na mistrzostwa olimpijskie. Tamten ziomek mógłby swojego sparring partnera zabrać kosztem jakiejś koleżanki, która chciała Paryż zwiedzić. To byłbym sobie w stanie wytłumaczyć, nie? Ale jeśli czy płacę te już 19, czy 17, czy 22, to i tak nic nie działa, no to jest chujnia, nie? Po prostu. Jeśli ja bym miał mniej pieniędzy, ale by mi się lepiej żyło, to jest jakby spoko, nie? Jest luz. Wszystko można koniec końców przeliczyć na pieniądze. Jeśli jest źle zbudowane miasto i codziennie stoisz godzinę w korku, to de facto mnie masz w skali życia, w skali tej pracy, w skali miesięcy, ileś godzin mniej na, nie wiem, na drapanie się po kucie albo jazdę na hulajnodze, no cokolwiek mógłbyś zrobić z tym czasem, nie? Więc zawsze możesz, każdy czas, samopoczucie, cokolwiek możesz przeliczyć stary na pieniądze. Jeśli na przykład nie masz parków u siebie w okolicy, a chciałbyś gdzieś na rowerze pojeździć, powiedzmy, no to ponosisz koszt, żeby pojechać w dane miejsce, gdzie to możesz zrobić. Jakby wszystko możesz przeliczyć na pieniądze. Więc ja do końca nie uważam, że płacenie wyższych podatków, jeśli dostajesz coś w zamian, jest takie złe. No ale k***a, no. Jak ja mam płacić coraz to więcej, coraz to wyżej, coraz to dalej, a z tego nie widzę jakichś zmian na plus. No to jest problem, nie? Patrzcie. To jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nie? No kurwa, no jeśli mamy jakiegoś lalusia, no sorry, stary, masz 50 lat, kurwa, i wyglądasz jak kurwa, no kurwa, no muszę to powiedzieć, no. Masz kurwa mniej testosteronu od jakichś świątek, musiałem to powiedzieć. I dobra, jeśli mamy kurwa ziomka, który na plakat kurwa olimpijski siebie daje na środku, to mi już to kurwa mówi, że on ma nie po kolei pod kopułą. Jesteś kurwa atencjuszem pierdolonym. Tak szczerze? Tu mógłby stać ktokolwiek mógłby tutaj stać, a stoisz ty, bo jesteś nadętym bufonem, analogicznie tutaj. Co ty tu robisz? Ale do momentu, kiedy ciągniesz pałę Kaczyńskiemu, Tuskowi, czy jakiemuś innemu dygnitarzowi polskich władz politycznych i nie jesteś tam za zasługi, dlatego że jesteś grzecznym psem, no to sorry, nic się nie zmieni. A takie są realia w tym kraju. No niestety, no tak jest. No jest to przykre, jest to nieodpowiednie i tyle. No ale ja akurat jestem w takiej pozycji. Ja na szczęście nie jestem żadnym sportowcem, ja nic nie potrafię. Więc no, ty mi do szczęścia nie jesteś potrzebny i dlatego mogę powiedzieć, że chuj w dupę, nie? Pierdol mi o pokoleniu, wbijam sobie w tą scenę jak Spartakus w Koloseum. Bijemy włoskie